W ubiegłych latach omówiłem najbardziej pilne zagadnienia dietetyki naszych czasów, takie jak: który gatunek jabłek jest najzdrowszy? Lub jaki jest najbardziej odżywczy orzech? Lub suszony owoc? Albo które nasiono strączkowe lub rodzaj jagody jest najlepszy? Albo kto ma najlepsze wypróżnianie? Dobrze się przy tym bawiliśmy. Ludzie musieli zagłosować, niektórzy wrócili wkurzeni. Szczególnie Nowojorczycy. W tym roku postanowiłem skupić się i odpowiedzieć na pytanie, jaki jest najlepszy sposób, aby zapobiec śmierci. Każdego roku CDC, Center for Disease Control and Prevention, publikuje uaktualniony raport dotyczący głównych przyczyn śmierci w Stanach Zjednoczonych. A więc, zacznijmy od góry i przesuwajmy się ku dołowi listy. Zobaczymy, co nowego znajduje się w każdej z kategorii. Numer 1. Choroby serca. Właśnie opublikowano 35-letnie badania zdrowia pielęgniarek z Harvardu. Najbardziej rozstrzygające, długofalowe badanie zdrowia starszych kobiet, które aktualnie jest dostępne. Od początku trwania badania tysiące jego uczestniczek zmarło, ale to pozwoliło na badanie czynników ryzyka wpływających na śmiertelność. Ponieważ choroby serca stanowiły główną przyczynę śmierci, nie jest niespodzianką, iż wysokie spożycie cholesterolu było głównym czynnikiem ryzyka umieralności. Drugim, najbardziej powszechnym powodem zgonów były nowotwory związane z paleniem. Ale badanie to było szczególne. Przeprowadzenie porównawczej analizy ryzyka pozwoliło na porównanie jednych czynników ryzyka śmiertelności do drugich. Tak więc spożycie dawki cholesterolu, odpowiadającej jednemu jajku dziennie, okazało się skracać życie kobiet, tak samo jak palenie 5 papierosów dziennie przez 15 lat. Działaniem, które miało najbardziej ochronny charakter, było spożywanie błonnika. Dzienne spożycie dawki błonnika, odpowiadające jedynie jednemu kubkowi owsianki, wydaje się wydłużać życie kobiet, tak samo jak 4 godziny joggingu na tydzień. Jednakże wy możecie robić obie rzeczy. Dlatego też warto zauważyć, że spożycie cholesterolu, znajdującego się wyłącznie w produktach zwierzęcych, było związane z krótszym życiem, a spożycie błonnika, znajdującego się tylko w pokarmach roślinnych, pozwoliło na wydłużenie życia. Produktem, który był najbardziej charakterystyczny dla długowieczności, były orzechy. Co więcej, zjedzenie tylko 2 garści orzechów na tydzień przynosi tyle samo korzyści, co 4 godziny biegania tygodniowo. Tak, choroby serca są numerem 1, jeśli chodzi o przyczynę śmierci. Ale co jeśli twój cholesterol jest na normalnym poziomie? To pytanie słyszę cały czas od pacjentów. Muszę im tłumaczyć, spójrz, jeśli masz normalny poziom cholesterolu w społeczeństwie, w którym normalne jest umieranie na zawał serca, niekoniecznie musi to być dobrą rzeczą. Pamiętajcie, to jest nasz zabójca numer 1. W ogromnym badaniu opublikowanym w zeszłym roku pokazano, że poziom cholesterolu w większości pacjentów z zawałami serca był w zalecanym przedziale, co wykazało, że aktualne wytyczne nie są wystarczająco niskie, aby zmniejszyć ryzyko zawałów serca. Poziom cholesterolu blisko połowy ofiar ataku serca był klasyfikowany przez wytyczne jako optymalny. Jednak nie jestem pewien, czy ich małżonkowie, małżonki w żałobie i osierocone dzieci będą pocieszone przez ten fakt. To, co uważa się za optymalne, jest w dalszym ciągu o wiele za wysokie. Tak, poziom cholesterolu poniżej średniej obniża ryzyko zawału, ale jak napisał główny redaktor czasopisma American Journal of Cardiology ponad dekadę temu, najwyższa pora, aby przejść od obniżania ryzyka do rzeczywistego zapobiegania i prewencji, zatrzymania miażdżycy. Nie chcemy niskiego ryzyka, chcemy, aby ryzyka nie było w ogóle. Jak to zrobić? Aby zatrzymać gromadzenie się blaszek miażdżycowych w naszych tętnicach, należy obniżyć poziom cholesterolu do 150 mg na decylitr. Innymi słowy, poziom naszego cholesterolu musi być obniżony do średniego poziomu spotykanego u wegan. Ale ponieważ relatywnie niewiele osób jest chętnych, aby przejść na wegański styl życia, przyjmowanie leków jest niezbędne, aby obniżyć poziom cholesterolu do porównywalnego poziomu. A więc to nasz wybór. A teraz zwróćcie uwagę, mimo że średni poziom cholesterolu u wegan wynosi 150 mg na decylitr, nie oznacza to, że wszyscy weganie mają cholesterol na takim poziomie. Dlatego też przeprowadzam darmowe badania poziomu cholesterolu tutaj, na Summerfeście.
Podejdźcie do mojego stolika, wystarczy mała kropla krwi, to zajmie kilka minut, a bardzo chętnie to dla was zrobię. Okej, a więc to nasza decyzja. Dieta czy leki? Dlaczego zatem nie wybrać po prostu leków? To dobre pytanie. Jak dobry lekarz wczoraj zauważył, FDA właśnie poinformowała o etykietach bezpieczeństwa, które według nowego zarządzania mają się znaleźć na lekach obniżających poziom cholesterolu. Statyna, a więc chodzi tu o Lipitor, Mevacor, Crestor, Zacor, Vytorin i tym podobne. Tego roku FDA wydało nowe etykiety ostrzegające o skutkach ubocznych stosowania tych leków, takich jak podwyższone ryzyko objawów neurologicznych i związanych z nimi zaników pamięci i dezorientacji, a także zwiększony poziom cukru we krwi i podwyższone ryzyko występowania cukrzycy typu drugiego. Jeden z wybitnych kardiologów opisał ten rodzaj faustynowskiego paktu. Tak, mniej ataków serca, ale częstsza cukrzyca. Przez te wszystkie zaniki pamięci i dezorientacje spowodowane przez te leki, ludzie mogli zapomnieć, że istnieje sposób, aby jednocześnie obniżyć ryzyko wystąpienia ataków serca i cukrzycy. Nazywasz to dieta roślinna. Okej. Cholesterol stanowi tylko połowę problemu zawałów serca. Drugą połową jest stan zapalny. Od 15 lat wiemy, że pojedynczy posiłek bogaty w tłuszcz zwierzęcy, kiełbaska i egg McMuffin były zastosowane w źródłowym badaniu. Może sparaliżować nasze tętnice, o połowę redukując ich zdolność do normalnego rozkurczania się w przeciągu godzin od zjedzenia produktów zwierzęcych. Cała wyściółka układu naczyniowego zaczyna sztywnieć i obejmuje ją stan zapalny. Kiedy to zapalnienie, kiedy to pośledzenie naszych tętnic zaczyna ustępować po 5 czy 6 godzinach, pora lunchu, prawda? A potem zalewamy nasze tętnice kolejnym ładunkiem mięsa, jaj czy nabiału. A więc większość ludzi znajduje się w tym chronicznym stanie niskiego poziomu zapalenia, zwiększając tym samym ryzyko chorób powiązanych ze stanem zapalnym, takich jak zawał, nowotwór, cukrzyca, posiłek po posiłku. Taki sam efekt na nasze płuca ma występujący również w przeciągu godzin po posiłku stan zapalny w naszych drogach oddechowych. Pojedynczy posiłek sprawia wewnętrzne zniszczenia. Nie lata po, ale dosłownie od razu po. Tego samego dnia, w przeciągu godzin po zjedzeniu posiłku. W tym roku w końcu rozwiązaliśmy zagadkę. Czemu? I nie wydaje się, że jest to tłuszcz zwierzęcy sam w sobie. I to najwyraźniej też nie białko zwierzęce, które jest zamieszane w stan zapalny przy miażdżycy. A więc jeśli to nie tłuszcz zwierzęcy, nie białko zwierzęce, a więc co? Rozwiązanie jest szalone. Opowiadanie kryminalne, o którym opowiem w serii filmików w następnym tygodniu, 4, 5 i 6 lipca. Ale teraz przejdę do samego pościgu. Uwaga, spoiler. Po posiłku składającym się z produktów zwierzęcych ludzie cierpią na endotoksemię. Ich krwiobieg zostaje zalany toksycznymi bakteriami, znanymi jako endotoksyny, które zawarte są w produktach zwierzęcych. A więc nic dziwnego, nasze ciało szaleje. Te toksyny zabitych bakterii mięsnych nie są niszczone przez kwas żołądkowy, enzymy trzustkowe ani gotowanie. Gotowanie mięsa przez godziny w dalszym ciągu było nieskuteczne. W ten sposób dowiedziono, że te toksyny bakteryjne są silnie odporne na gotowanie, jak i próby naszego organizmu do ich kwasowego oraz enzymatycznego trawienia. Tłuszcz zwierzęcy odgrywa jednak ogromną rolę w tym całym procesie poprzez przenoszenie toksyn bakteryjnych zawartych w mięsie przez jelita do naszego organizmu. A więc powód, dla którego produkty zwierzęce powodują natychmiastowy stan zapalny, wydaje się być związany z faktem, iż jest w nich tak dużo bakterii, że bez względu na to, czy są one żywe czy martwe, wywołują zapalenie, nawet kiedy mięso jest całkowicie ugotowane. W dodatku, nasycone tłuszcze zwierzęce stymulują absorpcję toksyn do naszego krwiobiegu. A więc teraz, gdy już wiemy, co się dzieje, co powinniśmy zrobić, z badania opublikowanego w 2012 roku wynika, że podczas gdy oczywistym rozwiązaniem endotoksemii metabolicznej byłaby redukcja spożycia nasyconych tłuszczów, które w tym kraju pochodzą głównie z sera i drobiu. Zachodnia dieta nie sprzyja takiemu sposobowi działania i pacjentowi, i pacjenci mają trudności ze stosowaniem się do tego zalecenia. A więc co zrobić? Nie mówić im nawet o tym. To protekcjonalne nastawienie lekarzy. Pacjenci nie zmienią swojej diety i nie przestaną palić, nawet jeśli to ich zabije. A więc po co się przejmować? Takie podejście może być jedną z prawdziwych wiodących przyczyn śmierci.
causes of death. But let's get back. Wróćmy teraz do oficjalnej listy głównych przyczyn śmierci i przejdźmy do nowotworów. Co wiemy na podstawie najnowszych badań? Na podstawie największego, patrzącego przyszłościowo badania dotyczącego diety i nowotworów, które kiedykolwiek przeprowadzono, częstość występowania wszystkich rodzajów nowotworów, a zwłaszcza tych najszybciej rosnących, takich jak kłoniaki i białaczki, była niższa wśród wegetarian niż osób jedzących mięso. A najgorszym pod tym względem rodzajem mięsa był drób. Każde 50 gramów drobiu zwiększa częstość występowania niektórych rodzajów nowotworów aż do 3 razy. Ćwiartka piersi z kurczaka potraja ryzyko nowotworu. Normalnie ta cała prezentacja byłaby w formie quizu, ale nastąpiła zmiana harmonogramu. Miałem być ostatnim mówcą tego wieczoru, przez co mógłbym mówić długo i nie zakłócić harmonogramu. Ale w każdym razie to nie zdarzy się więcej. W przyszłym roku wrócimy do formy quizu. Wybaczcie mi, musiałem to wszystko skrócić. Związek mięsa i nowotworu jest tak duży, że nawet Journal of Meat Science pytał rok temu, czy powinniśmy zostać wegetarianami? Jak też, czy możemy sprawić, że mięso będzie bezpieczniejsze? Jest wiele dodatków, które mogą stłumić toksyczny efekt żelaza związanego z krwią, żelaza pochodzącego z chemu znajdującego się w mięsie. Dodatki te są wciąż badane, ale mogłyby dostarczyć akceptowalny sposób, aby zapobiec rakowi jelita grubego. Ponieważ unikanie mięsa jest oczywiście zupełnie wykluczone, obawiają się, że jeśli zalecenia Narodowego Instytutu Raka, National Cancer Institute, dotyczące redukcji konsumpcji mięsa były przestrzegane, oczywiście występowanie nowotworów powinno się zmniejszyć, ale farmerzy i przemysł mięsny mieliby poważne ekonomiczne problemy. A teraz dla wszystkich, którzy bardziej martwią się o szkody spowodowane przez przemysł mięsny, raczej niż szkody dla przemysłu mięsnego. Co jeśli nowotwór przejdzie na dietę wegańską? The Pritikin Research Foundation ukończył właśnie elegancką serię eksperymentów, w którym chciałbym poświęcić trochę czasu. Proste eksperymenty. Zalecają ludziom stosowanie różnych diet. Pobierają od nich próbki krwi, a następnie dodają ich krew do szalek Petriego, na których rosną komórki nowotworowe. A następnie sprawdzają, czyja krew najbardziej efektywnie stłumiła wzrost tych komórek. To właśnie oni byli autorami pracy, w której pokazano, że krew osób na diecie wegańskiej była znacznie mniej przyjazna dla raka. Nawet krew osób na standardowej amerykańskiej diecie zwalcza raka. Jeśli by nie zwalczała, każdy z nas by umarł. Ale krew wegan zwalcza raka 8 razy bardziej efektywnie. Krew osób na standardowej amerykańskiej diecie tłumi wzrost komórek nowotworowych o około 9%. Kiedy zmienicie dietę danej osoby na roślinną na rok, jego krew po prostu je rozwala. Krew krążąca w organizmie wegan ma około 9 razy większą siłę do hamowania wzrostu komórek rakowych. Wyniki te odnoszą się do raka prostaty, który jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn. U kobiet jest to rak piersi, a więc naukowcy z Pirtkina próbowali powtórzyć wyniki badań. Tym razem z kobietami, stosując komórki raka piersi. Nie chcieli oni czekać całego roku, by uzyskać wyniki. Postanowili więc zobaczyć, jaki wpływ ma roślinna dieta przez 2 tygodnie jej stosowania na 3 różne typy ludzkiego nowotworu piersi. Tak to wygląda przed przejściem na dietę roślinną. Szybkość wzrostu komórek wynosi 100%, a tak po stosowaniu tej diety przez 14 dni. Spowolnienie wzrostu komórek nowotworowych jest świetne, ale pozbycie się ich jest jeszcze lepsze. Te wyniki przedstawiają pomiar śmierci komórek rakowych przed i po zastosowaniu roślinnej diety. Tak to wygląda przed, a tak po. Ta sama krew płynąca w organizmach tych kobiet nabrała moc do znacznego spowolnienia i zahamowania wzrostu nowotworu piersi. Dzięki tylko 2 tygodniom stosowania roślinnej diety. Jaki rodzaj krwi chcemy mieć w naszych organizmach? Jaki rodzaj układu immunologicznego? Czy chcemy mieć krew, która zamierza odwrócić się, kiedy nowe komórki nowotworowe się pojawią? Czy raczej chcemy mieć krew, która dociera do każdego zakamarka i szczeliny w naszych ciałach, z mocą do spowolnienia lub zniszczenia nowotworu?
To wzmocnienie obrony przeciwko rakowi zaszło po 14 dniach roślinnej diety i ćwiczeń. Badane osoby spacerowały po dworze od 30 do 60 minut dziennie. Poczekajcie więc, a może jedynym sposobem, dla którego ich ciała stały się tak skuteczne w tłumieniu wzrostu nowotworów, były ćwiczenia fizyczne. Może dieta nie miała z tym nic wspólnego. A więc sprawdzono to. Ten eksperyment zbadał zwalczanie komórek nowotworowych. To jest to, co widzieliśmy wcześniej. Efekt krwi osób na diecie roślinnej. W tym przypadku przez 14 lat razem z lekką aktywnością fizyczną, taką jak codzienny spacer. A więc taki stopień niszczenia komórek rakowych obserwuje się przy diecie roślinnej i spacerach. A teraz porównajmy to do mocy zatrzymania wzrostu nowotworów w przypadku przeciętnej osoby prowadzącej siedzący tryb życia. Zdolność tłumienia wzrostu komórek rakowych u przeciętnej osoby jedzącej mięso i prowadzącej siedzący tryb życia praktycznie nie istnieje. Okej, ale co ze środkową grupą? Ta środkowa grupa zamiast 14 lat na roślinnej diecie była przez 14 lat na standardowej diecie amerykańskiej. Ale miała codzienny, godzinny, intensywny trening, taki jak bootcamp tego ranka. Badacze chcieli dowiedzieć się, czy jeżeli trenujesz wystarczająco intensywnie i długo, możesz rywalizować ze spacerującymi weganami. Przekonajmy się. I trening działał bez wątpienia, prawda? Ale dosłownie 5000 godzin na siłowni nie dorównało efektowi diety roślinnej. Tutaj mamy rzeczywiste zdjęcie komórki nowotworowej, zabarwionej tak, że emituje ona światło, gdy umiera. Jak widzicie, w grupie kontrolnej było kilka umierających komórek. Nawet jeśli jesz smażone ziemniaki na kanapie, twoje ciało nie jest zupełnie bezbronne. A tutaj mamy intensywnie trenującą grupę. Komórki rakowe giną na lewo i na prawo, ale nic nie skopało tyłka komórkom nowotworowym tak jak dieta roślinna. Ale czemu? Niektórych to nie obchodzi, ale ja jestem zawsze dociekliwy. W jaki sposób prosta zmiana diety czyni krwiobieg tak nieprzyjaznym dla nowotworów w przeciągu kilku dni? Nie wiedzieliśmy tego do ubiegłego roku, aż udało się określić ukryty mechanizm tych antynowotworowych efektów. To jest dzika historia. Mamy cały zbiór filmów, które o tym opowiadają. Historia ta dotyczy małych i dużych ludzi, małych i dużych psów. Dotyczy pianek, marshmallow, zabawek Tinker, kanibalizmu i wegańskich kulturystów. Od steka wołowego po mięśniaka. Chciałbym mieć na to czas, uwierzcie mi, ale filmy pojawią się wkrótce. Kluczowa kwestia. Rozwiązaniem zagadki Pritkina jest IGF-1. Jest hormonem wzrostu sprzyjającym rozwojowi raka, zaangażowanym w każdy etap jego rozwoju, rozprzestrzenianie się, przerzuty i inwazje. Ale gdy zmienicie dietę człowieka na roślinną, jego poziom IGF obniża się, a kiedy kontynuuje on tę dietę, tu widzimy, co dzieje się po kilku tygodniach. Kiedy jest na tej diecie długoterminowo, poziom IGF-1 obniża się jeszcze bardziej, a poziom białek wiążących IGF-1 ulega zwiększeniu. To jeden ze sposobów, w jaki nasze ciała tłumią rozwój nowotworów. Chroniąc się przed rakiem, chroniąc się przed nadmiernym wzrostem poprzez wydzielenie tego białka do krwiobiegu, aby związał, wyłapał IGF-1. Jest to coś w rodzaju hamulca bezpieczeństwa naszego organizmu. Tak, w tak krótkim okresie czasu jak 11 dni, dieta roślinna może przeprogramować twój organizm, aby obniżył on produkcję IGF-1. Ale co z tym całym IGF-1, który pochodzi z bekonu i jajek, które zjadłeś w ubiegłym tygodniu?
A więc wątroba wydziela brygadę wychwytującą, białek wiążących, aby wyłapać i usunąć ten cały IGF-1 z krwiobiegu. I jak widzicie, poprawa jest tym większa, im dłużej odżywiamy się zdrowo. Oto eksperyment, który ujawnił, że IGF-1 jest winowajcą. Tak samo jak poprzednio. Przejście na dietę roślinną powoduje dramatyczne obniżenie się tempa wzrostu komórek nowotworowych, a ich śmiertelność gwałtownie wzrasta. Już to widzieliśmy, ale tutaj mamy zaskoczenie. Co jeśli dodamy z powrotem do komórek rakowych tą samą ilość IGF-1, która zostaje usunięta z organizmu poprzez przejście na dietę roślinną? Weźmy tą samą ilość IGF-1, dodajmy do komórek nowotworowych i zobaczymy, co się stanie. Okazuje się, że likwiduje on pozytywny wpływ diety i ćwiczeń. To tak, jakbyś nigdy nie zaczął zdrowo się odżywiać. A więc, w ten sposób wiemy, że obniżenie spożycia produktów zwierzęcych obniża poziom IGF-1, co zmniejsza rozwój nowotworu. Ale jak bardzo musimy ograniczyć spożycie produktów zwierzęcych? W jakim stopniu nasza dieta musi być roślinna? Popatrzmy na poziom IGF-1 u osób jedzących mięso, porównując go do wegetarian i wegan. Czy dieta roślinna, czy jest lepsza w obniżaniu poziomu IGF-1 w organizmie w porównaniu do diety bogatej w mięso lub diety lakto-owo-wegetariańskiej zawierającej jaja i nabiał? Oto co się okazało. Tylko weganie. Tutaj mamy osoby jedzące mięso, wegetarian, wegan. Tylko weganie mieli widocznie niższy poziom IGF-1. Ta sama zależność znaleziona została z poziomem białek wiążących IGF-1, czyli to, co chcemy, aby było wysokie. Ponownie, nie mamy nic tutaj u osób jedzących mięso i wegetarian. Trzeba było zastosować wegańską dietę, aby znacząco związać nadmiar IGF-1 w organizmie. To badanie było przeprowadzone na kobietach. A co z mężczyznami weganami? Zaobserwowano tą samą zależność. Nawet weganie mężczyźni mają znacząco wyższy poziom testosteronu niż wegetarianie czy mięsożercy. To, co w zasadzie może wspierać rozwój raka prostaty. Powodem, dla którego wegańska dieta może cofnąć rozwój raka, co już widzieliśmy. Pokazałem wam w ubiegłych latach pracę Dean Ornisha. Może być niski poziom IGF-1, a więc wysoki poziom testosteronu, ale niskie ryzyko nowotworu u wegan. Najważniejszą sprawą jest, że dieta tylko wegańska u mężczyzn, u kobiet, nie zmniejszyła poziomu IGF-1. Nie przynosi organizmowi zbyt wielu korzyści. Wygląda na to, że aby spowodować znaczące obniżenie poziomu tego hormonu, wzrostu sprzyjającego rozwojowi raka, trzeba zupełnie wyeliminować produkty zwierzęce z diety. Ale dobrą wiadomością jest, że na podstawie tego, co wiemy o IGF-1, możemy przewidzieć, że wegańska dieta może być zbawienna, jeśli chodzi o ryzyko, np. raka piersi u starszych kobiet. Okej, zostało już tylko 13 głównych przyczyn śmierci do omówienia. A więc przejdźmy razem przez tę listę. Dawniej trzema głównymi zabójcami były zawał, nowotwór i udar mózgu. Tak, to takie typowe dla roku 2011. A teraz są nimi zawał, rak i przewlekła obturacyjna choroba płuc, POCHP, jak na przykład rozedma płuc, emfizema. Na szczęście POCHP można zapobiec stosując dietę roślinną, a nawet leczyć roślinami, jeśli chcielibyście to sprawdzić. Oczywiście przemysł tytoniowy zrozumiał te przełomowe wyniki trochę inaczej. Zamiast dodawać rośliny do diety, aby zapobiec rozedmie płuc, nie byłoby prościej, aby po prostu dodać je do papierosów? I voilà! Dodatek jagód akai do papierosów miał widocznie ochronny efekt przeciwko rozedmie płuc u palących myszy. Następnym razem zaczną dodawać jagody do mięsa. Nie mógłbym tego wymyślić. Popatrzcie. Dodawanie ekstraktów owocowych do burgerów. Ale nie odbyło się bez zakłóceń. Jeżyny dosłownie zabarwiły burgery na wyraźnie fioletowy kolor.
Natomiast inkubacja jagnięcej tuszy ze sokiem z kiwi przed wystąpieniem stężenia pośmiertnego doprowadziła do widocznego zwiększenia kruchości mięsa. Możliwe jest też polepszenie właściwości odżywczych frankfurterek, dodając do nich zmielone pestki winogron. Ale skarżono się później, że cząstki pestek winogron były widoczne w końcowym produkcie. I spójrzcie, jedną pewną rzeczą, którą wiemy o konsumentach hot dogów, jest to, że są oni wybredni odnośnie tego, co jedzą. Odbyt świni? Okej. Ale pestki winogron? Fu. Zapobieganie udarom mózgu, numer 4. Zapobieganie udarom związane jest głównie z jedzeniem pokarmów bogatych w potas. Potas, wyraz wywodzący się od słów pot, ash. Wkładasz jakąkolwiek roślinę do garnka, pot. Przerabiasz ją na popiół, ash. I to, co zostało, to potasium. Prawdziwa historia. Ale czy ktokolwiek może podać nazwę pokarmu roślinnego, wyjątkowo bogatego w potas? Banan! Czemu jest to fakt dotyczący żywienia, o którym wie każdy? Poważnie. Czy Chiquita ma taki świetny PR? Założę się, że możecie wejść do Heart Attack Grill, gdzie jedzą takie jedzenie jak to, i zapytać każdego. A oni by odpowiedzieli: nie wiemy, co jeść, ale wiemy, że banany zawierają potas. Tak naprawdę, banany nie są nawet w pierwszej 50 rankingu źródeł potasu. Są one na miejscu 86, zaraz za fast foodowymi szejkami waniliowymi. Pierwsza piątka źródeł potasu to koncentraty pomidorów i pomarańczy. Jeśli chodzi o produkty nieprzetworzone, są to zielone warzywa, fasole i daktyle. W zasadzie, jeśli popatrzymy na kolejną wiodącą przyczynę śmierci, wypadki. Banany mogłyby być skrajnie niebezpieczne. Choroba Alzheimera jest 6. główną przyczyną śmierci. Wiemy już od 20 lat, że osoby jedzące mięso, czerwone czy białe, włączając w to drób i ryby, były od 2 do 3 razy bardziej narażone na demencję niż wegetarianie. I im dłużej jesteś wegetarianinem, tym niższe ryzyko zapadalności na demencję. Ale ekscytujące nowe badanie dotyczy leczenia choroby Alzheimera. Stosując naturalne, roślinne lekarstwa, które zwykle wygrywają z placebo i działają równie dobrze jak wiodące leki na Alzheimera. Ponownie, wszystko jest na stronie. Wszystko za darmo. Następna na liście kopnąć w kalendarz jest cukrzyca, której można zapobiec stosując dietę roślinną, którą można leczyć dietą roślinną, a nawet cofnąć w wielu przypadkach stosując dietę roślinną. Zachęcam wszystkich, aby sprawdzili wykład Brandy dzisiaj o 3 po południu. To jest badanie z listopada. Osoby na diecie wegetariańskiej miały widocznie niższy odsetek zapadalności na cukrzycę niż osoby jedzące mięso, ale najlepsze wyniki osiągnęli weganie. A oto zaskakująca rzecz. Badanie to przeprowadzono biorąc pod uwagę wagę badanych osób. Oczywiście weganie mają niższy odsetek cukrzycy, bo są szczupli. Ale nawet jeśli mają oni tę samą wagę, co osoby stosujące inną dietę, ryzyko występowania cukrzycy wśród wegan stanowi ułamek ryzyka występującego u pozostałych. Czemu weganie są przeciętnie tacy chudzi? Otóż otyłość wśród osób stosujących dietę roślinną jest tak rzadka, że badacze zajmujący się żywieniem rozpaczliwie próbowali odkryć ten temat. Tak, spożywają mniej kalorii, ale nie aż tak dużo mniej. W przeszłości napotkałem wiele teorii, które starały się to wytłumaczyć. Może to dlatego, że osoby na diecie roślinnej wytwarzają więcej enzymu przerzucającego tłuszcz w mitochondriach, elektrowni naszych komórek. Może dlatego, że populacja ich bakterii jelitowych jest inna. Może to z powodu unikania otyłościogennych związków chemicznych, tych substancji w mięsie, które zaburzają gospodarkę hormonalną. A może jakiś wirus w drobiu powodujący otyłość odgrywa ważną rolę? Nie jesteśmy pewni. Nowe teorie cały czas się pojawiają. A oto najnowsza teoria. Może to propionian.
Mimo wszystko, który składnik obecnie jest wyłącznie w pokarmach roślinnych? Błonnik. Zwierzęta mają kości, które je podtrzymują, a rośliny mają w tym celu błonnik. Ale zaczekajcie sekundę. Myślałem, że definicja błonnika mówi o naszej niezdolności do jego strawienia. Tak, to prawda. Nie możemy strawić błonnika, ale miliardy dobrych bakterii w naszych jelitach mogą to zrobić. I co z nimi robią? Generują propionian, który zostaje zaabsorbowany do naszego krwiobiegu. A więc technicznie rzecz biorąc, możemy stracić błonnik, ale tylko z pomocą naszych małych przyjaciół. A co robi propionian? Hamuje syntezę cholesterolu. To dobrze. Poza tym ma działanie określane jako efekt hipofagiczny. Co oznacza, że pomaga nam jeść mniej poprzez spowolnienie opróżniania naszych żołądków, przez co czujemy się dłużej na jedzeniu. Propionian reguluje spożycie pokarmu, ale może to poprzez spowolnienie wytwarzania nowych komórek tłuszczowych. Ale wynikiem jest całkowity efekt zmniejszający otyłość. I w zasadzie możemy zwiększyć populację tych drobnych bakterii w naszych jelitach bez konieczności przyjmowania probiotyków. Wystarczy zastosować dietę wegańską, ponieważ będziemy wtedy karmić naszych małych przyjaciół błonnikiem. Pokarmy zwierzęce są również z reguły kaloryczne. Na przykład, aby spalić kalorie znajdujące się w małej porcji masła, musielibyście dodać dodatkowo 700 jardów do waszego wieczornego spaceru. Albo biec pół kilometra przy każdej zajadanej sardynce. I to tylko jadalnej części. I każdy, kto postanowi zjeść dwa udka z kurczaka, lepiej, żeby wyszedł na dwór na swoich własnych dwóch nogach i przebiegł dodatkowe 5 km tego dnia, aby zapobiec przyrostowi masy. I to dla udek z kurczaka przygotowanych na parze z usuniętą skórą. Oto najnowsze wyniki badań. Konsumpcja mięsa, a spodziewany przyrost masy. Zbadano setki tysięcy mężczyzn i kobiet w 10 krajach, badając przyrost ich masy ciała przez 5 lat. Co zaobserwowano? Spożywanie mięsa było związane z przyrostem masy ciała u mężczyzn i kobiet. A wniosek to: obniżenie konsumpcji mięsa może poprawić kontrolę wagi. Wniosek ten wyciągnięto biorąc pod uwagę początkową aktywność fizyczną, poziom wykształcenia, palenie tytoniu, całkowitą ilość przyjmowanej energii. Co? To wielka niespodzianka. Wniosek ten wyciągnięto po uwzględnieniu ilości przyjmowanych kalorii. Związek pomiędzy spożywaniem mięsa a przyrostem wagi pozostał nawet po uwzględnieniu ilości przyjmowanych kalorii. Co oznacza, że jeśli weźmiemy dwie osoby przyjmujące tę samą liczbę kalorii, ta, która je mięso, przytyje bardziej. Obliczone nawet o ile bardziej. Spożycie 250 gramów mięsa na dzień, co jest niczym w porównaniu do tego, ile je się w USA, prowadzi do rocznego przyrostu masy wynoszącego o 422 gramy więcej niż w przypadku tak samo kalorycznej diety, ale zawierającej mniej mięsa. Po 5 latach przyrost masy byłby około 2,3 kg większy, a więc taka sama ilość kalorii. Jednak o 2,3 kg większy przyrost masy przy jedzeniu mięsa. I stek to było nic. Najmocniejszy wpływ na roczny przyrost masy miał drób. Załóżmy, że macie normalną wagę i zaczynacie jeść jednego hamburgera każdego dnia. Oto jak bardzo byście przytyli w dodatku do przyrostu masy związanej z ilością kalorii, które przyjmujecie obecnie. Jeśli przyjmowalibyście tę samą liczbę kalorii jedząc przetworzone mięso, jak na przykład kanapka z trzema plastrami wędliny, przytylibyście tyle. A połowa piersi z kurczaka codziennie powodowałaby taki wzrost masy ciała, w dodatku do przyjmowanych normalnie kalorii. Podsumowując, uzyskane wyniki wykazały, że spożywanie mięsa jest dodatkowo korelowane z przyrostem masy ciała. Związek ten utrzymał się nawet po uwzględnieniu ilości przyjmowanej energii. I dlatego też nasze wyniki przemawiają na korzyść zalecenia dotyczącego zdrowia publicznego, aby zmniejszyć konsumpcję mięsa dla poprawy stanu zdrowia. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdźcie koniecznie, jak wygląda punkt widzenia przemysłu mięsnego na tą sprawę. Bardzo interesujące. Jak również świetną pracę PCRM, w której próbowano wprowadzić dietę wegańską w korporacji. 8. Niewydolność nerek. Można jej zapobiec, stosując dietę roślinną. Może być leczona dietą roślinną. Czemu? Ponieważ nasze nerki są silnie unaczynionymi organami, przez co są one tak czerwone w środku. Nasze dwie małe nerki filtrują całą krew w naszym krwiobiegu. A więc jeśli standardowa amerykańska dieta jest tak toksyczna dla naczyń krwionośnych w naszym sercu, mózgu i miednicy, prowadząc do zawałów, udarów i zaburzeń seksualnych, jaki wpływ może mieć ona na nerki? Długa historia w skrócie. Naukowcy z Harvardu wyznaczyli trzy główne czynniki ryzyka dla występowania zaburzeń czynności nerek.
oznaczające, że zaczynacie wydalać białko razem z moczem. Wasze ciało nie powinno wysiłkować swojego białka. Trzema czynnikami ryzyka dla wystąpienia zaburzeń funkcji nerek były: białko zwierzęce, tłuszcz zwierzęcy i cholesterol. Nie chodzi o samo białko lub o sam tłuszcz. To białko i tłuszcz pochodzenia zwierzęcego bez związku z białkiem i tłuszczem roślinnym. Po tym, że weganie mieli najlepiej funkcjonujące nerki, dramatyczna poprawa została zaobserwowana już po jednym tygodniu stosowania diety wegańskiej przy leczeniu dysfunkcji nerek. Wiodący zabójca numer 9 to infekcja układu oddechowego. Obejrzyjcie mój film Jarmuż i system immunologiczny, który opowiada o immunostymulacyjnym wpływie jarmużu. Czyż jest coś, czego jarmuż nie potrafi zrobić? A jeśli obejrzycie mój film Wzmocnienie odporności poprzez dietę, który w zasadzie był umieszczony na stronie 28 czerwca, jest to film dnia, który pojawił się w środę, dowiecie się, że jedząc jedynie kilka dodatkowych owoców i warzyw dziennie, możecie widocznie poprawić waszą odpowiedź immunologiczną przeciwko pneumokokom wywołującym zapalenie płuc. Samobójstwo jest na 10. miejscu. W ubiegłym roku na Summerfest mówiłem o poprawie samopoczucia przez dietę. Wiemy, że dieta wegańska była już powiązana z lepszym nastrojem, ale nie wiemy, czy jest to przyczyna czy efekt do czasu, aż zostanie to poddane eksperymentowi, co zostało zrobione w ubiegłym roku. W tym badaniu z diety osób jedzących mięso usunięto mięso, ryby, drób i jaja. A po 2 tygodniach można było zaobserwować znaczną poprawę ich nastroju. Lekom takim jak Prozac wywołanie efektu może zająć miesiące. W zasadzie sposobem, w jaki leki takie jak Prozac działają, jest zwiększenie poziomu tak zwanego hormonu szczęścia, serotoniny. Czy wiedzieliście, że serotonina występuje w roślinach? Bo ja nie miałem pojęcia, naprawdę nie miałem. Ale zarówno serotonina, jak i dopamina i wiele innych rodzajów neuroprzekaźników jest zawartych w roślinach. W związku z tym powstał pomysł, aby zacząć leczyć depresję źródłami bogatymi w serotoninę, takimi jak banan rajski, ananas, banan, kiwi, śliwki i pomidory. A jakie były skutki uboczne? Kilka małych pestek, które weszły pomiędzy zęby? Może to dlatego wysokie spożycie owoców, warzyw, grzybów i soi było związane ze zmniejszoną częstością zapadalności na depresję. Może to dlatego lepsze zachowanie nastolatków było znacząco związane ze zwiększonym spożyciem liściastych, zielonych warzyw i świeżych owoców. Aby dowiedzieć się więcej, zwróćcie uwagę na moje filmiki dotyczące złego sposobu na zwiększenie poziomu serotoniny, jakim jest przyjmowanie suplementów, diety z trypofanem, lepszego sposobu, aby podwyższyć serotoninę i zwalczyć syndromy, tak jak na przykład depresja przedmiesiączkowa. I w końcu najlepszego sposobu według badania naprzemiennego z podwójną ślepą próbą i użyciem placebo opisującego udane zastosowanie nasion dyni piżmowej do leczenia na przykład społecznych zaburzeń. W jaki sposób dieta roślinna może zapobiec infekcjom ogólnoustrojowym? Zdumiewające, w jaki sposób dieta roślinna może zapobiec infekcjom ogólnoustrojowym? Otóż bakterie pochodzące z mięsa mogą bezpośrednio wtargnąć do krwiobiegu przez ściany jelit, jak też w przypadku kobiet mogą zakraść się do pęcherza. W tym miejscu w czerwcu 2012 roku otrzymaliśmy w końcu bezpośredni dowód uzyskany metodą genetycznego odcisku palca DNA na to, że kobiety jedzące mięso cierpią na częstsze infekcje układu moczowego z powodu spożywania mięsa zanieczyszczonego bakteriami kałowymi, które przemieszczają się do ich pęcherza. A ich głównym rezerwatem są kurczaki. Poczekajcie chwilę. Nie można nam sprzedawać niebezpiecznych samochodów. Nie można nam sprzedawać niebezpiecznych zabawek. Czemu sprzedawanie niebezpiecznego mięsa jest legalne? Otóż robi się to przez zrzucenie winy na konsumenta. Jak powiedział jeden z mikrobiologów drobiu z USDA, surowe mięso nie jest idioodporne. Można z niego korzystać nieprawidłowo, a wtedy jest to tak, jak z obsługą granatu ręcznego. Wyciągniesz zawleczkę, ktoś będzie ranny. A więc widzicie, jeśli będziemy chorzy, to nasza wina. A teraz, podczas gdy niektórzy mogą kwestionować zasadność sprzedawania granatów ręcznych w supermarketach, ekspert do sprawy drobiu z USDA nie zgadza się z nimi. Mówi: myślę, że największa odpowiedzialność leży po stronie konsumenta, ale on nie chce po prostu tego zaakceptować. To tak, jak z producentem samochodów, który mówi: tak, zainstalowaliśmy niesprawne hamulce, ale to wasza wina, że nie zapięliście pasa waszemu dziecku.
Dyrektor Centers of Disease Control świetnie skomentował to podejście przemysłu mięsnego. Zrzuć winę na ofiarę. Czy jest to rozsądne, że jeśli konsument nie dopiecze hamburgera, to jego 3-letnie dziecko umrze? Czy jest to rozsądne? Ale nie ma się czym martwić, przemysł mięsny się tym zajął. Właśnie otrzymali zgodę FDA, aby rozpylać na mięso wirus atakujący bakterie. Niektórzy zgłosili zastrzeżenia dotyczące zastosowania tych tak zwanych bakteriofagów, takich jak możliwość, że te wirusy mogą rozprzestrzeniać geny toksyczności między bakteriami, co nie byłoby dobre, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę trudności w zapobieganiu uwalniania do środowiska dużej ilości tych wirusów z rzezi. To również pozwoliłoby przemysłowi mięsnemu, aby był on bardziej zadowolony z siebie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności, jeśli wiedzą, że mogą po prostu rozpylić pewne wirusy na końcu, to tak jak z kłótnią o naświetlanie mięsa. Z punktu widzenia przemysłu, kto dba o to, jeśli na końcu można je zniszczyć za pomocą wystarczającej dawki promieniowania. Przemysł mięsny martwi się, że akceptacja stosowania tych niszczących bakterii, wirusów ze strony konsumenta może być wyzwaniem dla przemysłu spożywczego. Ale jeśli myślą, że to może być wyzwanie, sprawdźcie, jakie są ich inne błyskotliwe pomysły. Efekt ekstraktu z poczwarki muchy domowej na chłodnicze przechowywanie wieprzowiny. To jest naukowy sposób powiedzenia, że chcą nasmarować mięso mieszaniną z larw. To jest tania i prosta metoda. Przemyślcie to. Larwy rozwijają się na psującym się mięsie. Jednakże nie było badań, które potwierdziłyby, że larwy przenoszą jakąś groźną chorobę. Ale nikt tak naprawdę tego nie sprawdził. Co wskazuje na ich silny system odpornościowy. Muszą być naszpikowane jakimiś antybakteryjnymi właściwościami. W przeciwnym razie umarłyby jedząc zepsute mięso. A więc wzięto 3-dniowe larwy, umyto je, wysuszono, tak jakby wytarto do sucha. Włożono je do blendera do tkanek, podobnego do małego Vitamixa. I voilà, bezpieczniejsze mięso. Mówiliśmy o niewydolności nerek, a co z niewydolnością wątroby? Wiemy od 35 lat, nawet nie możecie tego zobaczyć, 1987 rok, że białkowa dieta wegańska może być zastosowana do leczenia niewydolności wątroby, znacznie redukując poziom toksyn, które w przeciwnym wypadku nagromadziłyby się podczas jedzenia mięsa, mając nie do końca sprawną wątrobę. Wyobraźcie sobie jedzenie mięsa bez w pełni sprawnej wątroby, która odtruwa waszą krew. Muszę jednak przyznać, że niektórzy ludzie stosujący diety roślinne mają pogorszającą się sprawność wątroby. Nazywa się ich alkoholikami. W zasadzie jest to ściśle roślinna dieta. Ziemniaki, kukurydza, jęczmień i winogrona. I mimo to nie działa ona korzystnie. Jest to niejasne. Wysokie ciśnienie krwi jest następne. Tak zwane nadciśnienie pierwotne, w zasadzie spotykane tylko u osób jedzących mięso. Ponownie spójrzcie na to. Wiemy od dekad, od 1974 roku z Hopkinsa. Wiemy, że konsumpcja pokarmów pochodzenia zwierzęcego jest silnie związana z wysokim ciśnieniem krwi. Nawet wtedy, kiedy uwzględnia się wpływ masy ciała. Przenosimy się o 39 lat do przodu, do roku 2012. I w porównaniu niewegetarian do semi-wegetarian, osób jedzących tylko ryby, aż do wegan. Kiedy eliminujemy produkty zwierzęce, przesuwając się ku dołowi tabeli, patrzcie, co dzieje się z nadciśnieniem, wysokim ciśnieniem krwi. Następuje stopniowa redukcja w częstości występowania nadciśnienia, aż do małego ułamka pierwotnej wartości. To samo dzieje się z cukrzycą. Tutaj mamy cukrzycę. Ponownie obserwuje się stopniową redukcję ryzyka zapadalności na cukrzycę. I to samo z indeksem masy ciała, BMI. Jak widzicie, nadwaga coraz bardziej maleje. W zasadzie weganie są właściwie jedyną populacją, która przeciętnie nie miała nadwagi. Nawet wegetarianie mieli nadwagę. Cukrzyca, nadciśnienie, główne przyczyny śmierci. Czy zajmie to kadrze medycznej następne 39 lat, aż w końcu coś z tym zrobimy?
Jak długo trwa obniżanie się ciśnienia krwi po przejściu na dietę wegańską? 12 dni. McDougall wybrał 500 osób jedzących mięso i zmienił ich dietę na wegańską i w przeciągu 11 dni obniżył ich ciśnienie krwi o 6%, a w przypadku osób z nadciśnieniem ten spadek był 2 razy większy. 14. Główny zabójca – choroba Parkinsona. Czy dieta wegańska obniża ryzyko choroby Parkinsona? Dobre pytanie. Wiemy, że każde perspektywiczne badanie dotyczące nabiału, konsumpcji mleka i ryzyka choroby Parkinsona wykazało zwiększone ryzyko zapadalności na chorobę Parkinsona. Dlaczego? Jedną z możliwości jest to, że nabiał w Stanach Zjednoczonych jest zanieczyszczony substancjami neurotoksycznymi. Istnieją istotne dowody sugerujące, że wystawienie na działanie pestycydów może zwiększyć ryzyko choroby Parkinsona. A te badania sekcyjne wykazały, że poziom tych zanieczyszczeń i pestycydów w mózgach chorych na chorobę Parkinsona był podwyższony. A niektóre z tych toksyn są obecnie w niskim stężeniu w produktach mlecznych. Mówią o toksynach takich jak tetrahydroizofinolina, która jest substancją związaną z rozwojem choroby Parkinsona i znaleziona została głównie w serze. Mimo że ilość tej neurotoksyny nawet w serze nie jest duża, zagrożeniem jest ich akumulacja. Te neurotoksyny mogą gromadzić się w mózgu podczas długotrwałych okresów spożycia tych produktów. I w końcu zachłystowe zapalenie płuc, które spowodowane jest przez problemy z przełykaniem związanym z chorobą Parkinsona lub udarem lub chorobą Alzheimera, czyli wszystko, o czym już mówiliśmy. To jest lista 15 głównych przyczyn śmierci, 15 głównych powodów, dla których Amerykanie umierają. A dieta roślinna może pomóc zapobiec prawie każdej z nich. Może pomóc w leczeniu ponad połowy z nich, a w niektórych przypadkach nawet cofnąć rozwój choroby, włączając w to naszych głównych zabójców. Są leki, które również mogą pomóc. Możecie wziąć jeden lek, który obniża poziom cholesterolu codziennie przez resztę waszego życia. Kolejny lek na obniżenie cukru we krwi. Kilka dodatkowych pigułek na obniżenie ciśnienia krwi. Jednak jedna dieta wykazuje te wszystkie właściwości. To nie jest tak, że jest jedna dieta działająca na to, inna na tamto. Jest jedna dieta, aby zapanować nad nimi wszystkimi. A co ze skutkami ubocznymi leków? Nie mówię o małej wysypce. Leki na receptę zabijają ponad 100 tysięcy Amerykanów każdego roku. I nie chodzi tu o błędnie przepisane leki, nie o nadużywanie ani przedawkowanie. Mówimy tu tylko o śmierci związanej ze skutkami ubocznymi leków. Tak zwane działanie niepożądane leków, ADR, na receptę. Poczekajcie chwilę, 100 tysięcy zgonów na rok? To oznacza... Przesuwajmy się ku dołowi listy. Wow! To oznacza, że 6. głównym powodem śmierci w USA są sami lekarze. 6. główną przyczyną śmierci jestem ja. Na szczęście, ja się mogę uratować stosując dietę roślinną. A teraz poważnie, w porównaniu do 15 tysięcy amerykańskich wegetarian, prawdopodobieństwo zażywania aspiryny, pigułek nasennych, leków uspokajających, leków zobojętniających kwasy żołądkowe, leków przeciwbólowych, leków na nadciśnienie, środków przeczyszczających i insuliny było 2 razy większe wśród osób jedzących mięso. A więc dieta roślinna jest świetna dla osób, które nie lubią przyjmować leków, nie lubią płacić za leki i oczywiście nie lubią działań niepożądanych leków. To badanie pokazało, że dieta roślinna ma swoje skutki uboczne. Skutki uboczne takie jak niższe ryzyko chronicznych chorób, mniej alergii, mniej zabiegów chirurgicznych, mniej żylaków i hemoroidów i nawet histerektomii. Nie mówimy jeszcze o tych głównych zabójcach, nie tylko mniej zawałów. To jest najdłuższe badanie poświęcone wegetarianizmowi w historii ludzkiej. Nie tylko mniej ataków serca, ale też mniej udarów i nadciśnienia, cukrzycy, zapalenia uchyłku. Jeśli możecie to przeczytać, generalnie mniej chorób. Oto skutki uboczne diety roślinnej, mniej chorób ogólnie rzecz biorąc. Tutaj jest mowa o alergiach. Ponownie, najdłuższe badanie dotyczące wegetarian w historii. Kobiety jedzące mięso w porównaniu do wegetarian mają o 30% wyższe ryzyko powstawania alergii chemicznych, 24% częstsze występowanie astmy, częstsze alergie na leki, nawet częstsze alergie na ugryzienie pszczół,
15% częstszy katar senny. Nowy skutek uboczny diety roślinnej, o którym dowiedzieliśmy się w ubiegłym roku. Mniejsze ryzyko zaćmy. Mniejsze ryzyko zaćmy, głównego powodu ślepoty i utraty wzroku. W porównaniu do osób jedzących jedną porcję mięsa dziennie w jednym posiłku, osoby jedzące pół porcji mięsa na dzień mają niższe o 15% ryzyko wystąpienia zaćmy, a jedzący tylko ryby o 21%, kiedy pozbędą się ryb. A kiedy nie będziecie też jeść jaj i nabiału, będziecie mieli o 40% mniejsze ryzyko powstania zaćmy. A to wszystko w dodatku do mojego ulubionego skutku ubocznego diety roślinnej. Pomoc w zapobieganiu 15 z 16 naszych głównych przyczyn śmierci. Chcecie rozwiązać kryzys w służbie zdrowia? Wyobraźcie sobie, że nasz naród przeszedł na dietę roślinną. Wyobraźcie sobie, że nagle znacząco ograniczyliśmy spożycie mięsa. Jest w zasadzie jeden kraj, który to zrobił. Finlandia dołączyła do nas i zaczęła jeść więcej mięsa, jaj i nabiału. Do 1970 roku umieralność z powodu zawału wśród Finów była najwyższa na świecie, zawstydzając nawet nas. A więc spójrzcie, nie chcieli umierać, a więc zabrali się za to na poważnie. Choroby serca spowodowane są przez wysoki cholesterol. Wysoki cholesterol spowodowany jest przez wysokie spożycie nasyconych tłuszczów. A więc głównym punktem strategii było obniżenie spożywania nasyconych tłuszczów w całym państwie. W zasadzie tutaj chodziło o żółty ser, drób, ciasto i wieprzowinę. A więc rozpoczęto program jagodowy, Berry Project, aby pomóc farmerom zajmującym się nabiałem przejść na uprawy jagód. I rzeczywiście, wielu rolników przeszło od nabiału do jagód. Nastawili wioski przeciwko sobie w tej przyjaznej, obniżającej cholesterol rywalizacji, aby zobaczyć, kto sobie najlepiej poradzi. A więc jak sobie poradzili? Popatrzcie na skalę populacji. Nawet jeśli śmiertelność spadnie tylko o 5%, to i tak może to uratować życie tysięcy ludzi. Ale zaszły niezwykle wielkie zmiany. 80% obniżenie umieralności z powodu chorób serca w populacji całego kraju. Obniżenie zgonów na zawał o 80%. Z tak niezwykle obniżonym odsetkiem śmiertelności na choroby sercowo-naczyniowe i raka, ogólna śmiertelność obniżyła się o połowę, prowadząc do wydłużenia życia o 7 lat u mężczyzn i 6 lat u kobiet. Spójrzcie, to wszystko tylko przez ograniczenie spożycia pokarmów zwierzęcych. O światowy rekord umieralności na ataki serca współzawodniczy oczywiście USA. A więc dlaczego nasz rząd nie wprowadzi takich samych rekomendacji? Mam całą serię filmów na temat konfliktu interesów wewnątrz amerykańskich komisji opracowujących wytyczne żywieniowe. To one przygotowują zalecenia żywieniowe w zależności od tego, czy są sponsorowane przez korporacje wytwarzające batony, czy stowarzyszenia cukrowników, albo członków Rady McDonalda o spraw zdrowego trybu życia. Czy Instytutu Zdrowia i Wellness Coca-Coli. I zauważcie, wiemy o tym tylko dzięki procesowi sądowemu PCRM przeciwko USDA. Jeden z członków komisji pracował w Duncan Hines, a później w Crisco. To są ludzie, którzy narzucają amerykańską politykę żywieniową. Jeśli przeczytacie oficjalne rekomendacje zawarte w wytycznych żywieniowych, zauważycie, że nie omówiono tych wszystkich naukowych badań dotyczących wpływu jedzenia mięsa na zdrowie. Czemu? Ponieważ jeśli komisja omówiłaby te badania, nie byłaby w stanie wyjaśnić swoich zaleceń dotyczących jedzenia mięsa. Jak badania pokazały, mięso zwiększa ryzyko chronicznych chorób. To jest w sprzeczności do celowości stawiania tych pokarmowych zaleceń na pierwszym miejscu, prawda? Tak więc po prostu, ignorując badania, komisja jest w stanie dojść do wniosku, który w przeciwnym razie byłby niewłaściwy. A więc oni nawet nie mogą mówić o nauce. Wiemy, że dieta oparta na owocach, warzywach, pełnym ziarnie, roślinach strączkowatych, bez mięsa, cofa rozwój chorób serca, całkowicie zapobiega śmierci spowodowanej przez zawał i spowalnia rozwój nowotworu. A prawie identyczna dieta polecana jest przez World Cancer Research Fund, aby zapobiec nowotworom, opierając się na największym przeglądzie badań naukowych przeprowadzonym dotychczas. Ale znowu, oni nie mogą nawet mówić o nauce, ponieważ jak uzasadniliby cokolwiek innego niż dieta?
dietę roślinną. Pozwólcie mi zakończyć czymś, co jest prawdopodobnie najlepszym podsumowaniem polityki żywieniowej USA, jakie kiedykolwiek widziałem. Nowe wytyczne żywieniowe zostały opublikowane. Powiedzą nam, jak żyć zdrowiej. Ale nie tak zdrowo, aby znacząco wpłynąć na zyski korporacji. Dziękuję bardzo. Nie zapomnijcie zerknąć na nowy filmik każdego dnia. Udostępnijcie proszę tę stronę przyjaciołom i rodzinie. Kupcie im wszystkim DVD i wszystkie zyski przekazane są fundacji. Pamiętajcie, wpadnijcie na darmowe badanie poziomu cholesterolu. Do zobaczenia.